Twoje wysiłki się opłaciły. Kobieta, która wpadła Ci w oko ze wszystkich dostępnych jej mężczyzn, wybrała właśnie Ciebie, byś poszedł z nią na randkę. Oj, nie będzie to zwykła randka, co to to nie, ale ta najbardziej kluczowa, która może zdefiniować Waszą relację. Randka numer jeden. First things first. Więc zastanawiasz się, w co się ubrać. Stajesz przed szafą, przerzucasz kolejne rzeczy. Za sztywno, za luźno, za elegancko, za zwykle, za niedbale. Padasz na łóżko i już miałeś utonąć w najczarniejszych myślach. Ty nagle przypominasz sobie, że przecież w razie takiej sytuacji możesz zwrócić się do swoich ulubionych speców z Dandycore, którzy zawsze są gotowi pomóc Ci w kwestii Twojego wizerunku. Więc skoro tu jesteś, to mamy dla ciebie 9 propozycji, które sprawią, że na swojej randce będziesz wyglądał tak, jak powinieneś. Jedziemy! Propozycje podzieliliśmy sobie na trzy kategorie, zróżnicowane pod względem formalności. Mamy Casual, Street Vibe i Smart Casual. To, na którą stylistykę się zdecydujesz, powinno zależeć od kilku czynników. Jaki styl najbardziej do ciebie pasuje, a jaki pasuje do miejsca, w którym macie się spotkać, jakie wrażenie chcesz wywrzeć i jaki efekt osiągnąć? Jaki styl może sprawić, że zapunktujesz w oczach swojej randkowej partnerki i wreszcie, w którym z nich będziesz czuł się tak dobrze, że żadna kobieta nie oprze się Twojemu urokowi i pewności siebie? To, co przygotowaliśmy dla Ciebie w tym filmie to absolutne uniwersalne podstawy, więc jeśli w trakcie oglądania pod wpływem tego, co zobaczysz na ekranie, zacznie cię świerzbić ręka i będziesz chciał napisać komentarz w stylu Hur, dur, to tak nic specjalnego, ksero, klisza, to prawdopodobnie tak dobrze ogarniasz temat, że nie potrzebujesz nawet tego poradnika, ale mamy dla Ciebie do spełnienia bardzo ważną specjalną rolę. Możesz podrzucić w komentarzu jakieś ciekawe inspiracje dotyczące tego tematu i na pewno pomogą one w innym współoglądającym. A jeżeli chciałbyś coś w tych naszych propozycjach zmienić, coś od siebie dorzucić, jakoś uczynić je bardziej swoimi, to oczywiście możesz to zrobić. Tylko. Na początku zrób sobie test przed lustrem, bo nie chcesz chyba pół wieczoru zastanawiać się, czy już zainteresowała się tymi twoimi, jednak nie do końca pasującymi do całego zestawu skarpetkami. Zanim przejdziemy do części merytorycznej, mam do ciebie jeszcze jedną małą prośbę. Jeżeli uważasz, że tym materiałem zasłużyliśmy sobie na twojego lajka, komentarz czy subskrypcję, to wiesz, co powinieneś zrobić. Zwłaszcza, że przygotowujemy kolejny materiał, który będzie uzupełnieniem i który pojawi się na naszym kanale w niedługim czasie. Teraz nie przedłużając, przechodzimy do merytorycznej części odcinka. Rozpoczniemy sobie od najprostszego ze stylu, czyli stylu casual. I pierwszą propozycją w ramach tej stylistyki jest taki zestaw, który został ugruntowany w naszej świadomości poprzez ludzi mediów, poprzez reklamy, poprzez wytwory kultury. Mowa o takim zestawie, który składa się z prostej, zwykłej koszuli, jeansów i skórzanych butów. Sam pewnie przyznasz, że nie da się wyglądać równocześnie tak dobrze i tak prosto, a w tym miejscu warto sobie powiedzieć, że koszula to męski ekwiwalent szpilek. Preferencje bywają różne, ale nie ma niczego w męskiej garderobie tak eleganckiego, tak seksji i tak docenianego przez przedstawicielki płci przeciwnej. Nawet jeżeli na co dzień chodzisz w t-shirtach, to zastosowanie koszuli sprawia, że pokazujesz szacunek, który masz dla swojej partnerki podczas randki i tego, że jest to jednak trochę mniej codzienna okazja aniżeli zwykle. Więc jeżeli zależy ci na nienachalnej elegancji bez bycia overdressed, jest to zdecydowanie dobra sprawa. Uzupełnienie tego zestawu zwykłymi, ciemnymi, prostymi, eleganckimi jeansami, dorzucenie skórzanych butów sprawi, że nie będziesz tak naprawdę potrzebował niczego więcej. Druga propozycja w ramach stylu casual także wykorzystuje koszulę, o której zaletach już sobie powiedzieliśmy, ale dorzuca do tego gruby, casualowy kardigan, który nadaje takiego luźnego sznytu, charakteru, ale przede wszystkim dodaje nam kolejną warstwę, co zwłaszcza dla osób o nienachalnej posturze jest dosyć sensowną sprawą. Fakt, grube każualowe kardigany to temat w Polsce dosyć niszowy, ale z sezonu na sezon pojawia się ich coraz więcej. Oczywiście, jeżeli nie jesteś fanem takich rozwiązań, możesz pomyśleć także o jakimś zwykłym swetrze, jakimś wineku, jakimś swetrze z okrągłym dekoltem. Ważne jednak, by był on dobrze dopasowany i podkreślał atuty twojej sylwetki. Czasy, kiedy takie mocno oversize'owe, mocno niedopasowane swetry rządziły w męskim stylu, już dawno odeszły do Lomusa i bardzo dobrze. Zamiast jeansów możesz alternatywnie wykorzystać spodnie chino, które są o półkę wyżej, jeśli chodzi o hierarchię formalności, ale uniwersalnością dorównują tym najpopularniejszym spodniom w męskich garderobach. A zamiast niskich butów warto może pomyśleć o trzewikach. Kobiety bardzo lubią trzewiki i zwłaszcza biorąc pod uwagę obecną aurę, która panuje za oknami, użycie trzewików jest tym bardziej uzasadnione. Jeżeli mielibyśmy wskazać najbardziej uniwersalny model trzeźwiików, który także może wywrzeć bardzo dobre wrażenie na kobietach, to model pośredni między niskimi a bardzo wysokimi butami, jakim jest czuka but. A jeżeli nadal nie przekonaliśmy Cię co do tego, że to rozwiązanie jako całość jest dobre, to może warto byłoby wspomnieć, że takie właśnie zestawy bardzo często wykorzystuje w swoich stylizacjach David Beckham. Chciałbyś być jak David Beckham? No właśnie. Zestaw numer 3 to klasyczna propozycja na bad boya, jaką lansowali m.in. Elvis Presley, Marlon Brando, a współcześnie na przykład G-Eazy. Prosta, czarna, zwykła kurtka skórzana do tego jakiś szary albo biały T-shirt, dorzucenie jeansów i wysokich butów. No to chyba jest rzeczywiście taka bardzo ciekawa propozycja dla tych osób, zwłaszcza które są bardzo zdecydowane, bardzo bezpośrednie i lubią także tę bezpośredniość i zdecydowanie manifestować swoim strojem. No i chyba samo przez się rozumie się to, że kobiety, nawet jeżeli często tego nie manifestują, to jednak lubią bad boy'ów. Przechodząc do stylistyki street vibe, którą sobie właśnie tutaj zakreśliliśmy na potrzeby tego materiału, rozpoczniemy sobie od zestawu, który od kilku lat niezmiennie podbija modowe temblery, instagramy. Mowa tutaj o połączeniu zwykłej, prostej bomberki. Zwykłego, prostego t-shirta, do tego mamy jeansy i jakieś sportowe obuwie, czy to trampki w stylu wansów, czy może jakieś bardziej fancy kiksy, na przykład Nike Air Force. Dlaczego to połączenie jest tak popularne i dlaczego tak dobrze działa? W istnieje takie określenie clean, dlatego właśnie, że jest takie proste, takie czyste, wszystkie linie są ładnie podkreślone, ten zestaw nie za bardzo odwodzi uwagę odnoszącego i to jest jego chyba największa siła. Jeżeli jesteś osobą, która bardzo mocno jest osadzona w świecie streetwear, to możesz postarać się o to, aby dodać trochę odrobiny osobistego sznytu także do tego, na przykład podkręcając swoją budgrę o jakieś naprawdę ciekawe, niebanalne kiksy, ale także wszystkie inne elementy tego zestawu, kiedy dopracuje się je w detalach, także mogą działać na Twoją korzyść. Druga streetowo inspirowana propozycja składa się z ciemnoszarej, fakturowanej bluzy typu sweatshirt, czarnych spodni i białych butów. Ewentualnie całość można uzupełnić także białą koszulą z kołnierzem na guziczki, tak zwaną OCBD. Możesz sobie w tym momencie pomyśleć, jak to koszula pod bluzą? No nie ma problemu, w stylistyce prepi takie połączenie jest bardzo często spotykane, a bluza typu sweatshirt ze względu na swoje pokrewieństwo ze swetrem z okrągłym dekoltem bardzo dobrze w takiej roli się sprawdzi. Prosto? Zdecydowanie prostacko? W żadnym razie, bo taki zestaw, kiedy dorzucimy tę koszulę, nabiera takiego trochę artystycznego charakteru. Ma, tak, ma coś sobie takiego zawadiackiego. I jesteśmy przekonani, że Andy Warhol, gdyby jeszcze żył w naszych czasach, to na pewno na taki zestaw mógłby się zdecydować. Trzecia propozycja to taki set dosyć zimowy. Mamy kamelowy czy karmelowy płaszcz, szarą bluzę albo sweter, czarne jeansy i do tego jasne karmelowe sztyblety. Na gruncie klasycznej mody, brąz i czerń to nie jest często spotykane połączenie, ale słysząc to, że nie można tego łączyć, streetwearowcy pukają się w full capy i mają rację. Prostota? Jest. Fajny, ciekawie wyglądający, kolorystyczny kontrast? Jest. Elegancja? Jest. Luz? Jest. Czego chcieć więcej? Jeżeli mielibyśmy wskazać coś, co jest ulicznie inspirowane i leży najbliżej tego, co współcześnie rozumie się pod pojęciem sportowej elegancji, to prawdopodobnie byłby to właśnie ten zestaw. I na koniec mamy Smart Casual, czyli taka stylistyka, która będzie najlepszą opcją dla tych, którzy cenią sobie elegancję na co dzień. Pierwszy zestaw to granatowa marynarka, beżowe czy nosy, zwykła prosta koszula, ewentualnie krawat typu NIT i do tego proste skórzane buty. No to jest taki zestaw, który można byłoby określić mianem bardzo podstawowego, dobrego dania z makaronem który jest łatwo modyfikowalny, bo w zależności od tego, jakiego makaronu się użyje, możemy dostać zupełnie inne danie. A jeżeli taka gastronomiczna metafora nie za bardzo do Ciebie przemawia, to można pomyśleć inaczej. Możesz potraktować ten zestaw jako taką ramę, którą jesteś w stanie dodatkowo wypełnić treścią dodatków, które są w stanie powiedzieć coś ciekawego o Tobie, o Twoich preferencjach kolorystycznych, jak i wyrazić Ciebie w ciekawy sposób. Jeżeli zajmujesz się na przykład czymś ciekawym i uda Ci się gdzieś w internecie znaleźć wpinkę na przykład do butonierki, która symbolizowałaby Twoje przywiązanie do danej materii, to jest to świetna okazja do tego, żeby właśnie zaintrygować Twoją partnerkę tym, dlaczego akurat na przykład nosisz w klapie nożyczki. Jeżeli jednak uważasz, że marynarka to nadal ciut za sztywno jak na Twój sposób bycia, to zawsze możesz zdecydować się na trochę mniej formalną, ale nadal ciekawą alternatywę w postaci kamizelki. Warto w tym miejscu wspomnieć, że nawet wiele kobiet wskazuje wyższość kamizelki nad marynarką, bo marynarki kojarzą mi się sztywno z ludźmi, którzy noszą nie dlatego, że muszą, nie dlatego, że chcą, a w kamizelce praktycznie na 99% zawsze będziesz wyglądał jak typowy cool guy. I tak jak w przypadku stylu casual, wystarczą zwykłe proste jeansy i zwykłe proste buty, tylko na boga giga czadów. Proste, nie przecierane, nie z dziurami, tylko proste, klasyczne i buty też bez uciwionych blaszek przeszyć. Oprzyć, naprawdę nie chcesz wyglądać jak podstarzały aktor na prezentacji garnków. A jeżeli chcesz, żeby Twoja elegancja była trochę bardziej niezobowiązująca, nie aż tak agresywna, to możesz zdecydować się na propozycję trzecią, w której oprócz koszuli, spodni Zino i skórzonych butów, mamy także sweter w formie cienkiego kardigana. Taki zestaw może wysyłać subtelny komunikat, że jesteś nie tylko profesjonalistą po godzinach, ale także jesteś idealnym, poważnym materiałem na przyszłego partnera. A umówmy się, jeżeli czujesz, że coś z tego naprawdę może być, to lepiej jest wyjść na takiego gościa, którego bez problemu będzie można przedstawić swoim rodzicom. Tak oto wyglądają nasze propozycje idealnego ubioru na randkę. Ubranie ubraniami, ale same ubrania za ciebie randki nie ugrają. Jeżeli chcesz, aby dziewczyna, która stała się twoją wybranką, zapomniała o Bożym świecie, to musisz zaintrygować ją nie tylko tym, co masz na sobie, ale także też w sobie. I mamy dla ciebie bardzo dobrą informację, że właśnie na ten temat przygotowujemy kolejny materiał, więc jeżeli Cię zaintrygowaliśmy, to stay tuned. Dzięki za dziś. Jeżeli zasłużyliśmy na Twoją łapkę w górę, komentarz, subskrypcję z dzwoneczkiem, to będziemy bardzo wdzięczni, bo z każdego tego małego gestu cieszymy się tak, jakby była to największa wygrana na świecie. Dzięki wielkie i do zobaczenia, mamy nadzieję, w kolejnych produkcjach. O co BD, o co te biega tenitor,